we Władysławowie, tyle w Czasowiczów, że się przejechać nie da, do Władysława nawet się wjechać nie da. Także naprawdę mamy majówkę w pełni, dzisiaj 1 maja, kolejna doba naszych zmagań na plaży, zaczynamy! Kolejny nasz filmik z Władek Teamu, z tej relacji Wędkarstwo Morskie Rekord Polski na plaży we Władysławowie. Państwo grafowie, no to tak przykład kolejnej takiej rodziny, która no jest u nas w klubie i aktywnie łączy tą pasję również z, no chyba po życiu małżeńskim, tak mogę powiedzieć. Tak, dobrze ponad 30 lat. Dzisiaj wstaliśmy przed 5, przyjechaliśmy, łowimy. Może nie mamy dużo rybek, ja mam dwie, mąż jedną, ale mąż mi bardzo pomagał, bo walczyłem dzisiaj z wiatrem, ale walczymy dalej. Bardzo często jest taka sytuacja, że to no, mężczyzna chodzi na te ryby dzień w dzień, a kobieta gdzieś tam krząta się w tej kuchni. Alicjo, co byś mogła powiedzieć tym kobietom, żeby zachęcić ich do tego, żeby spróbowały wyjść jednak z tym chłopem na te ryby? Najpierw na niego nie krzyczeć, że on jedzie na te ryby, a później kupić sobie wygodne krzesełko. To co lubię, książkę, gazetkę, zestaw do manikir i jedziemy z mężem. I zostawiamy gary, zostawiamy firanki, zostawiamy mycie okien i jedziemy razem. I wtedy nasze życie małżeńskie dopiero będzie kwitło. Fajnie mieć taką żonę, która z tobą jeździ na te ryby? Powiem tak troszkę śmiesznie, bardzo się przydaje na rybach. Dba o gastronomię dla mnie, pomaga w montowaniu zestawów, przytrzymywaniu podbieraka czasami, jak potrzeba. I powiem tak, że bardzo się przydaje. My jesteśmy już małżeństwem 34 lata, bo 30 plus. Także 34 lata jakoś tak dajemy sobie radę, ale mówię, dzielimy pasję. Cały czas powtarzam, że najpierw próbowałam na początku małżeństwa walczyć z czymś, co było dla mnie nie do przyjęcia. Ale jeżeli nie można wygrać, trzeba pokochać i pokochałam. I teraz jest często tak, że mąż nie chce, a ja chcę. I jedziemy na ryby wtedy. Wschód słońca dzisiaj? Cudowny, Boże, jaki był piękny dzisiaj wschód słońca. I było mnóstwo kobiet dzisiaj na plaży o 4:30. Super, super naprawdę. Jeżeli ktoś nie był, to niech żałuje. Zbyszku, powiedz nam, na co dzisiaj te flonderki wam stuknęły? Żona łapie cały czas na tubicy. Ja łapię na śledzia. No i z tego, co widać na razie, żona złapała więcej ode mnie. Z czego się cieszę bardzo. Jest taka mała rywalizacja między nami. Także jesteśmy na razie zadowoleni. Wczoraj również odwiedziliście nas na tych zawodach. Udało się coś wam złowić? Nie, niestety. Ja nic. Bardzo trudne warunki były wczoraj. Było bardzo ciężko. Dzisiaj też nie powiem, wiatr jest silny i jest mi ciężko rzucać. Tym bardziej, że ostatnio sobie bark nadwyrężyłam i jest mi ciężko. Ciężko walczyć z wiatrem. Jesteście ze Słupska, teraz jesteśmy we Władysławowie. Jak odbieracie to Władysławo? Bo wiem, że byliście też się przejść na mieście. Tak, jesteśmy, odczucia są bardzo dobre w porównaniu z naszą Ustką, z Rowami. U was jest dostęp do plaży, do wody doskonały, dojazdy są po prostu super, jest tak czysto. Dzisiaj o 4:30 chodzili panowie, którzy sprzątali z miasta plażę. No, jesteśmy zaskoczeni, u nas tego nie ma. Naprawdę, u nas w Rowach, u nas w Wózce śmietniki są przepełnione po tygodniach. Kupy śmieci, a tu jest naprawdę czyściutko i nie wiem, czy to jest też zasługa turystów i wędkarzy, którzy po prostu po sobie sprzątają. Władysławowo jest znane z tego, że jest nastawione na turystów. Dzisiaj duże korki przy wjeździe do Władysławowa, 1 maj, no wiecie, u nas tak jest co roku. Zbyszek, powiedz, co cię urzekło po prostu w samym mieście? Już nie mówmy o plaży ciągle, o mieście. W mieście, powiedzmy, jest bardzo dużo sklepów, są otwarte sklepy, różnego rodzaju sklepy, dużo barów piwnych, polecam bardzo, a żona jest zachwycona sklepami z błyskotkami, może się wypowie? Tak, jestem zaskoczona tym, że sklepy są otwarte już tak wcześnie i są czynne tak długo i są otwarte na turystów. Wczoraj naprawdę kładliśmy się późno spać naprzeciwko naszej kwatery
był sklep z odzieżą i ten sklep był czynny do godziny 23:00, do ostatniego klienta. Bardzo nam się to podoba, a przy tym mówię, jest cicho, czysto. Koło mnie Grzegorz Turski, pomysłodawca całego przedsięwzięcia, czyli ustanawiania tego rekordu Polski. Grzegorz, jak wpadłeś na ten pomysł? W takie długie wieczory zimowe pomyślałem, żeby po prostu jakoś tam zapromować Władysławowo. A z racji tego, że mamy taki prężny klub Władek Team, no to jak tylko im na Wigilii zaproponowałem, no to wszyscy euforystycznie podeszli do tego i powiedzieli, że wchodzą w to. No i efekt jest dzisiaj taki, że już jesteśmy 9. dzień, no i na pewno damy radę. Nie? Bo ty też jesteś zawodnikiem Władek Teamu i z tego co wiem, tak jak zresztą ja, jesteś tym rezerwowym, że nóż widelec, jakby się coś stało, to jesteś w stanie wejść, nie? Tak. No jest to ktoś, kto w tym nie siedzi, to sobie nie zdaje sprawy, ile to jest ciężkiej pracy włożonej tutaj. Jesteś współorganizatorem tej całej imprezy, ale takim współorganizatorem, którego dosyć mało widać, ponieważ zajmujesz się tymi rzeczami logistycznymi, papierologią, cateringiem. Trzy słowa na ten temat, bo widzimy Cię bardzo mało na tych filmach naszych. No tak. No ja jestem zawsze rano, bo przywozimy śniadanko dla tamtej zmiany. Wieczorem też staramy się obstawić, żeby mieli tutaj na grilla coś tam do jedzenia. Także 3-4 razy dziennie jestem, ale muszę tutaj być, bo jednak jestem na każdy telefon, któregoś dnia też o 23:00 żeśmy jeszcze dowozili kolację, bo chłopaki byli głodni. Także no, na pewno będziemy bardzo wszyscy dumni tutaj z tego, jeżeli nam się to uda i nawet żeśmy w rozmowie, no sam byłeś wczoraj w rozmowie, że żeśmy stwierdzili, że przez chyba 10 lat najbliższe nikt tego nie pobije, bo jest to naprawdę ciężka praca i wielkie poświęcenie wszystkich zawodników, którzy biorą w tym udział. No, wspomagasz nas na wielu etapach, nawet takich no, nieformalnych, bo wczoraj mieliśmy taką naszą majówkę z Władek Team, takie dodatkowe łowienie, zresztą macie tam w rogu ekranu, możecie sobie zobaczyć link do relacji z wczorajszego dnia. No i oczywiście mogliśmy liczyć też na Ciebie, dużo tego mięsa na grilla żeś przywiózł, także naprawdę biesiada była w zasadzie do rana. Słuchaj, ale Ty w tym wędkarstwie morskim już działasz bardzo dużo lat, bo w tym roku będzie 15-lecie festiwalu dorsza. Tak, to w sumie 16-lecie, tylko że raz się nie odbył przez 15 lat.
W odliczance mówimy, że jest to 15, no bo faktycznie będzie to 15. Jest to inne łowienie, było to takie łowienie, jak zaczynaliśmy w latach 90., 96-95. No to też wpadłem na pomysł, żeby po prostu promować Władysławowo i żeśmy zrobili festiwal dorsza dla wszystkich, którzy chcą brać udział. Nie muszą to być zawodnicy zrzeszeni z PZW. Po prostu każdy, kto ma ochotę wypłynąć, po prostu zapisuje się na nasz festiwal i bierze czynny udział. Nagrody są bardzo fajne, sami siebie sponsorujemy. No i jak dotychczas, no cieszy się to bardzo, bardzo fajnym odzewem wśród braci wędkarskich. Tam w rogu, jak zwykle, macie link oczywiście do relacji z poprzedniego roku, ale było bardzo fajnie. Była taka dziewczyna, Marika, zresztą ona jest na tym pierwszym zdjęciu, to w pierwszego dnia to nas wykosiła totalnie, co? Tak, tak, to się powtórzyło, to był 14, a na trzecim pamiętam jak dziś, jak było 167 zawodników i Jola Bączarowska zdobyła wszystko. No, było to przyjemne dla mnie z tego tytułu, że żaden wędkarz nie miał nic do powiedzenia, po prostu wędkarze zamilkli, jak dziewczyna zdobyła wszystko. Ta Marika ostatnio, co też na ostatnim festiwalu, no to ona pierwszy dzień miała taki wspaniały, że kolega, który na drugi dzień przy niej zaczął łowić, to już po prostu powiedział, rzucam wędkarstwo, jeżeli ona znowu mi dokopie. No jakoś tak później po trzeciej rybie coś tam się zaczarowało w jej połowach i już nie złowiła nic, także chłopacy byli z tego bardzo szczęśliwi, że mogli sobie przy niej połowić. Słyszysz, Marika, ty się zastanawiasz cały czas, czy wstąpić do naszego klubu, także no tu chyba już teraz nie masz wyboru, musisz wstąpić i nam troszeczkę dokopać. Dzierżysz w dłoni kronikę. Powiedz trzy słowa o niej, bo naprawdę bardzo dużo ludzi się wpisuje. Mamy już zapisanych tych tam, nie wiem, z 50 stron. Podejrzewam, że tutaj jest około 1000 już wpisów. Ludzie przychodzą, chętnie się wpisują, wspomagają nas duchowo tym, że jest to wspaniały pomysł, promocja. Jeszcze żeśmy zapomnieli powiedzieć, że my te ryby dajemy na zbożny cel. Proszę Państwa, z 5 dni daliśmy do hospicjum do Gdyni. Teraz zbieramy, bo z każdego dnia mrozimy, no bo nie będziemy przewozili ich na bieżąco i jutro pewno ryby pojadą do hospicjum do Pucka. Natomiast to ten spontan, co był wczoraj, to Ty już tam to logistycznie też rozegrałeś, że najbliższy to chyba Wejherowo było, tak? Tak, tak. Franciszkanie z Wejherowa dostali, zresztą macie to też na filmie z poprzedniego dnia. Tam oczywiście w komentarzach sobie zobaczcie. Franciszkańska kuchnia taka dla biednych dostała od nas te rybki, około 30 sztuk, bardzo byli zadowoleni. W ogóle to, że żeśmy tak wymyślili, byli w szoku, że ktoś po prostu o nich pomyślał. Grzegorz, powiedz, kogo możemy się spodziewać na zakończeniu, czyli tego 3 maja? No, będzie na pewno telewizja tutaj lokalna z Wejherowa, no i nasze włodarze miasta, żeśmy ich zaprosili, chcielibyśmy bardzo, no ksiądz proboszcz obiecał, że będzie. No niech przyjdą, popatrzą, no nie potrzebowaliśmy akurat takiego wsparcia od nich w trakcie trwania, no bo robiliśmy to pierwszy raz. Mam nadzieję, że już jak wpadniemy na następny jakiś genialny pomysł, żeby coś tam zaistnieć w mediach wędkarskich i nie tylko, no to już będą wiedzieli, że można na nas liczyć, że jesteśmy taką zgraną drużyną i warto w nas inwestować. Wczoraj mieliśmy okazję porozmawiać z małżeństwem państwa grafów, którzy po prostu łowili od godziny 5 do 13, mieli tą turę poranną, a dzisiaj, taka ciekawostka, mamy kolejną rodzinę wędkarzy, Marcelina i Rafał. Dzisiaj tura poranna, tak? Tak. Jak wschód słońca? Bardzo ładny. Nie jesteś zmęczona? Nie. Udało się coś złowić? No, jedną flądrę. To może tak, Marcelina, skocz po tą flądrę. W międzyczasie ja porozmawiam tutaj z twoimi rodzicami. Słuchajcie, skąd ta pasja? No, została chyba tak, że tak powiem, już po rodzicach, że tam ojciec też łowił, ale też wędkarstwo śródlądowe, nie morskie. Ale my próbujemy wszystkiego. Próbujemy wszystkiego i takie wędkarstwo, każdą dziedzinę próbujemy po prostu się jakoś tam wciągnąć w to. No i ta pasja jest i teraz mnie wciągnął ojciec, ja wciągam córkę. No myślę, że tak będzie dalej szło. Ja widzę, Ewa jeszcze nie w dzianku naszym klubowym. No jeszcze nie, ale wszystko może się zdarzyć.
Wiem, że masz kartę wędkarską. No tutaj nie trzeba mieć karty wędkarskiej, żeby łowić w naszym przepięknym Morzu Bałtyckim. Powiedz, co jeszcze, na co ty jeszcze czekasz? No właśnie nie wiem, na co czekam, ale jest bardzo trudne łowienie właśnie nad morzem. Trudno się łowi. Marcelina, chodź do nas, chodź. Oj, bo się tutaj zaplątam. Chodź jak najbardziej, pokaż tą flunderkę. No całkiem niczego sobie, pokaż tutaj do kamery ją. No koło 40 cm, także bardzo ładna. Na co ona działa? Na śledzia. No, wiecie, tutaj każdy ma swoje patenty. Jakieś niemieckie rybaki, śledzie, dendrobena, jakieś kanapki naprawdę maksymalne. Gdzie szukaliście jakiejś takiej inspiracji, zanim przyjechaliście na tą plażę? Gdzie dowiedzieliście się, na co to się łowi, jak ten zestaw wygląda, jaką wędkę kupić? No, próbowaliśmy troszeczkę popatrzeć filmiki w internecie, gdzie to było takie pierwsze. No, później pytania od kolegów z klubu, tak samo różnych, no, spotkanych nawet wędkarzy na plaży. Informacje udzielane, no jeden udzieli ich więcej, drugi udzieli ich mniej, ale każde jakieś tam szczególiki są ważne, no i uczymy się, cały czas się uczymy tego. Słuchajcie, no nie jesteście stąd, troszeczkę daleko macie, nie? No troszeczkę, 400 kilometrów. No i jak to widzicie, to połączenie takiego aktywnego wędkarstwa, no z byciem po prostu nad morzem? Czy połączenie jest super, bo jest wędkarstwo, jest wypoczynek, fajne miasteczko, po którym można powodzić, fajna plaża. No jest po prostu fajnie, wypoczynek jest fajny. Dodatkowym atutem jest to wędkarstwo, które też może być na plaży, czyli wypoczynek i wędkarstwo w jednym miejscu. Trzeba się, można się opalać i łowić ryby. No i w zeszłym roku poznaliśmy się na festiwalu Dorsza. Pokazywałeś nam te swoje okazy. No macie tutaj przybitki w tle. W tym roku też planujesz być na festiwalu? Jeżeli nic jest nie zmieni, to na pewno tak. Bo to jest 15-lecie, także może być grubo, nie? Będzie pewna lepsza impreza, super impreza będzie. I no, jeżeli nie zmienią się jakieś plany kategoryczne, to się nie zmieni, to na pewno będziemy. W zeszłym roku furorę zrobiła Marika, no wprawdzie pełnoletnia już dziewczyna, ale no, będziesz chciała wziąć udział też w festiwalu Dorsza w tym roku? No jeszcze nie wiem. Tam też trzeba mieć trochę siły, nie? Trochę siły trzeba mieć, może nie zarzucanie znowu jest tak potrzebne, jak przy tym wyciąganiu tej ryby. Ten pilka jednak jest dość ciężki, dużo głębokości, no ale może spróbuję, zobaczymy. Ponieważ Marcelina wygrała u nas w naszym konkursie prezent od sponsora, tam możecie u góry zobaczyć, jak to wyglądało. Co miesiąc losujemy super fajne nagrody od różnych sponsorów, którzy chcą wesprzeć nasz klub. Marcelina, zerknij tutaj do tego, czy się wszystko zgadza. Pudełeczko jest i no i wyciągnij troszeczkę tego dobra. Może pomóżcie. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Super, także tak jak już żeście mówili, będziecie na belonadzie, także na pewno to wam się przyda. Marcelina, powiedz, co pomyślałaś o tym, bo chyba dopiero się dopisałaś, to tydzień czasu minął, nie? No, tak trochę zszokowana była. Trzeba mieć szczęście, nie? Bo dopiero się zapisali do klubu, tu pyk i zaraz taki strzał. No super, cieszyliśmy się razem, naprawdę oglądaliśmy to i no frajda niesamowita była.